ROS-ONE to zaawansowany system WaterFed. Umożliwia on mycie okien i elewacji nawet do 20 metrów wysokości. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przygotować maszynę do pracy od A do Z. Zaczynajmy! Do pracy potrzebujemy wąż półcalowy wraz z szybkozłączkami, system do demineralizacji, wężyk doprowadzający wodę do kija wraz ze złączkami oraz kij ze szczotką. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić twardość wody. Jeżeli woda ma powyżej 400 ppm, nie zalecamy podpinania się z ROS-em. Tutaj ma 300, więc jest ok. Im twardsza woda, tym szybciej zużywają się nasze filtry. Rozwiń wąż półcalowy. Upewnij się, że nie jest on nigdzie zagięty. Rozwiń wąż doprowadzający wodę do kija i połącz go ze szczotką. Podepnij wąż doprowadzający wodę do kija. Odkręć całkowicie czerwony zawór w maszynie. Podłącz węża półcalowego do źródła wody i odkręć wodę, aby usunąć z węża całe powietrze. Podepnij wąż półcalowy. Teraz woda przepływa w całości przez membranę i wylatuje z odpływu. Poczekaj, aż ciśnienie w systemie ustabilizuje się i całe powietrze zostanie zastąpione wodą. Jeśli chcesz rozpocząć pracę, zakręć czerwony zawór do około 90%. Pozostaw mały strumień wody. Teraz w membranie zachodzi proces odwróconej osmozy. Woda rozdziela się na brudną, która wylewa się zza zaworu, oraz czystą, która trafia do ostatniego filtra, a następnie do kija. Bardzo ważny jest strumień wody brudnej. Nie może on być większy lub mniejszy niż ten przedstawiony na ekranie. Jeżeli strumień wygląda dokładnie w ten sposób, idealna ilość wody trafia na szczotkę. Po chwili strumień czystej wody dociera do szczotki. Skontroluj czystość wody miernikiem TDS. Jeśli miernik wskazuje mniej niż 5 ppm, system jest gotowy do pracy. Jeśli pokazuje powyżej 5 ppm, to znak, że czas jest na wymianę filtrów wstępnego i dejonizacyjnego. Instrukcję wymiany znajdziesz w kolejnym filmie na naszym kanale. Jeśli chcesz zrobić przerwę w pracy lub ją skończyć, zacznij od odkręcenia całkowicie czerwonego zaworu. Daj wodzie z sieci przepłukać membranę przez kilka minut. Następnie zakręć źródło wody i rozpocznij procedurę zbierania sprzętu. Jeśli okazuje się, że ciśnienie wody z sieci jest zbyt niskie lub źródło wody oddalone jest o dalej niż 80 metrów od systemu, możemy skorzystać tylko i wyłącznie z ostatniego filtra dejonizacyjnego. Aby to zrobić, odkręcamy mosiężną złączkę na górze systemu. Następnie kładziemy ROS-a w pozycji poziomej. Wraz z systemem otrzymujecie czarną złączkę, którą należy skręcić ze złączką mosiężną. Odpinamy złączkę push-fit poprzez przytrzymanie pierścienia. Wpinamy nasz zestaw złączek a następnie do niego wpinamy źródło wody. W ten sposób woda przechodzi tylko przez ostatni filtr. Pamiętajcie, że żywica w tym przypadku zużywa się około 40 razy szybciej. Pamiętaj, aby do transportu
zakręcić całkowicie czerwony zawór. Nie zapomnij sprawdzić, czy zabrałeś cały sprzęt ze zlecenia. Na dziś to tyle. Dzięki, że obejrzeliście. Jeśli podobał Wam się filmik, możecie udostępnić, zasubskrybować kanał. Na pewno dodamy kolejne filmy w najbliższym czasie. Dzięki, cześć!